Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018-2019 Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Proszę o powstanie, aby zgodnie z tradycją akademicką powitać jej magnificencję rektor, prezydenta i senat uczelni. Proszę poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandaru. Proszę chór kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Janusza Staneckiego i Magdaleny Filipskiej o wykonanie hymnu państwowego. Wszystkich Państwa zapraszam do wspólnego odśpiewania hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szanom odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoje przewodę złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoje przewodę złączym się z narodem. Poproszę prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, pana Romana Czechowskiego, o powitanie gości. Wysoki Senacie, Magnificencjo, Szanowni Goście, pracownicy i studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Inauguracja roku akademickiego jest doniosłą uroczystością. Obchodzimy ją nie tylko my, jest celebrowana na całym świecie. Uroczystość ta rozpoczyna kolejny rok ciężkiej pracy, jednak jest przez społeczność akademicką uważana za jedno z najbardziej radosnych świąt. Dzisiejszą uroczystością akcentujemy 19 rok działalności edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz jej aktywnego bytu na mapie naszego miasta i regionu. Rok bieżący dla naszej, jak też dla innych uczelni w Polsce jest rokiem szczególnym, gdyż ustanowione zostało przez Parlament nowe prawo o szkolnictwie wyższym, Konstytucja dla nauki, która obowiązuje od 1 października bieżącego roku. Ta zmiana porządku prawnego oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Chcielibyśmy, aby wprowadzone zmiany stały się impulsem do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz umożliwiły realizację twórczych zamierzeń wszystkim uczelniom, w tym również uczelniom niepublicznym. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa podjęła wysiłek w celu sprostania nowym wyzwaniom i zadaniom i posiada w tym zakresie duże osiągnięcia. Wysiłek uczelni w znacznym stopniu kierujemy
na dostosowanie procesu kształcenia do wymogów współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Dokładamy wszelkich starań, aby uczelnia była miejscem, gdzie poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności. Staramy się, aby nauka i postawy wyniesione z uczelni były zgodne z europejskimi i światowymi trendami kształcenia. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w dalszym ciągu będzie zorientowana na zapotrzebowanie zakładów pracy, urzędów, instytucji oraz służb społecznych miasta i regionu. Wysoko cenimy sobie zainteresowanie oraz ważną dla nas gotowość współpracy ze strony tych zakładów oraz instytucji, potwierdzeniem czego jest udział dzisiejszej uroczystości dostojnych gości, których w imieniu założycieli uczelni, senatu oraz społeczności akademickiej serdecznie witam. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Trawę, ordynariusza diecezji bydgoskiej. Witam pana Tomasza Latosa, posła Rzeczpospolitej Polskiej, kandydata na prezydenta miasta Bydgoszczy. Witam pana Mirosława Kozłowicza, zastępcę prezydenta miasta Bydgoszczy. Witam pana Jana Szopińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy. Witam pana Jarosława Jakubowskiego, pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw kultury. Witam panią Elżbietę Diewiura, dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. Witam pana Mieczysława Oliwę, prezesa Sądu Okręgowego Bydgoszczy. Witam panią Justynę Mazur, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Bydgoszczy. Witam doktora Jerzego Kasprzaka, wojewódzkiego inspektora sanitarnego Bydgoszczy. Witam profesora doktora habilitowanego Adama Podchoryckiego, przewodniczącego Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Budownictwa, prorektora Uniwersytetu Technologicznego Przewodniczego. Witam pana Waldemara Kępskiego, wiceprezesa Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw. Witam pana Eugeniusza Borodi, dyrektora Archiwum Państwowego Bydgoszczy. Witam pana Bolesława Krystowszyk, prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Bydgoszczy. Witam przedstawicieli szkół wyższych, księdza doktora Marcina Puzia, rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji bydgoskiej. Doktora habilitowanego inżyniera Dariusza Pańka, prorektora do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przewodniczego. Profesor doktor habilitowaną Magdalenę Hanger-Derengowską, prorektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Profesora doktora habilitowanego Janusza Staneckiego, dziekana Wydziału Dyrygentury i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyrygenta chóru, który uświetnia dzisiejszą uroczystość. Witam gorąco honorowych członków Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, doktora habilitowanego Jana Jakubowskiego,
rektora pierwszej kadencji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Doktora habilitowanego inżyniera Włodzimierza Jawońskiego, rektora drugiej kadencji. Witam doktora Pawła Prusaka, pierwszego dziekana Wydziału Pedagogicznego. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli wychowawców. Witam obecnych na tej sali dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Witam przedstawicieli Służby Więziennej Bydgoszczy, major Martę Jakubowską, majora Pawła Matuszkiego i kapitana Krzysztofa Suleckiego. Witam pana Bartłomieja Dzydzej, prezesa zarządu klubu koszykarskiego Astoria Bydgoszcz. Witam pana Marka Musiał, wiceprezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie. Witam Dorotę Jakuta, prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Bydgoszczy. Witam panią Grażynę Cienia, wiceprezesa Towarzystwa Polsko-Włoskiego Bydgoszczy. Witam panią Magdalenę Rytyńską, przewodniczącą oświaty niepublicznej Bydgoszczy. Witam pułkownika Eugeniusza Andrzejewskiego, członka zarządu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Eleonorę Chorendalską, wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej. Witam profesora doktora habilitowanego Władysława Sienkiewicza, osobę zasłużoną dla rozwoju kardiologii Bydgoszczy. Witam pana Andrzeja Kozickiego, prezesa honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych SOTO. Witam pana Marka Witkowskiego, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nikowie. Witam panią Teresę Wermańską, prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej. Witam pana Aleksandra Grzywę, przedstawiciela Domu Bydgoskiego, archikonfraterii literackiej Bydgoszczy. Witam panią Annę Nadolską, przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Witam pana Jerzego Derendę, prezesa zarządu Towarzystwa Miasta Bydgoszczy. Szczególnie serdecznie witam społeczność akademicką, przede wszystkim studentów pierwszego rocznika, ich rodziny i osoby im towarzyszące, biorące udział w naszej uroczystości. Witam również wszystkich tych, których nie wymieniłem, a są obecni na uroczystości. Kończąc, pragnę przekazać całej społeczności akademickiej życzenia pomyślnego nowego roku. Szczególnie serdeczne słowa kieruję do imatrykulowanych dziś studentów, życząc im szybkiej adaptacji w nowym środowisku i jak najlepszych wyników w nauce. Dziękuję bardzo za uwagę. Uprzejmie proszę jej magnificencję rektor, profesor nadzwyczajną KPSW dr Helenę Czokowską o wystąpienie inauguracyjne. Dostojni goście, pracownicy, drodzy studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie na inauguracji roku akademickiego 2018-2019 w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Przestrzeń akademicka, która dziś nas otacza, jest inna niż jeszcze kilka lat temu. Jednak niezmiennym jest niezwykle uroczysty charakter święta całej społeczności, jakim jest inauguracja nowego roku. Każdego roku ten dzień jest szczególny. Otwierają się bowiem nowe przestrzenie i działania. Kreują nowe cele. To czas rzetelnej pracy, której dobre wyniki chcemy świętować w kolejnych latach. Szczególnie wy, studenci pierwszego roku, podejmując studia, dajecie świadectwo tego, że pragniecie rozwoju, pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, aby być lepiej przygotowanym do wymagającego rynku pracy, a także zapewne, aby poprzez naukę lepiej rozumieć otaczający nas świat i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Dziś podczas aktu ślubowania poczujecie powagę tej chwili wstąpienia w szeregi społeczności akademickiej uczelni z jej bogatą tradycją i wartościami historii. Witamy Was serdecznie. Jak powiedział Jan Paweł II, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Maxima sapiente serviente w służbie mądrości, która określa misję naszej uczelni, jasno definiuje naszą powinność i obowiązek. Staramy się pokazywać studentom twórczą perspektywę podejmowania wyzwań. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby jakość kształcenia była na jak najwyższym poziomie. Jednak, jak mówi Wolfgang Goethe, sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. Dlatego też nasza kadra akademicka, wybitni naukowcy oraz praktycy dokładają wszelkich starań, aby studenci podwyższali swoje kwalifikacje i nabywali umiejętności praktyczne. Nie boimy się zmian, ponieważ nasza alma mater to miejsce, gdzie wspólnym wysiłkiem poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, czerpiąc z sentencji. Człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia. Słowa Jana Pawła II. Szanowni Państwo, inauguracja roku akademickiego to wydarzenie, które należy widzieć we właściwej perspektywie. Z pokorą patrzymy za siebie i jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, jaką jest trzymanie sterów naszej uczelni. Jasno zdefiniowane cele i ich konsekwentna realizacja to nasz niewątpliwy sukces. Od lat nasza strategia rozwoju oparta jest, po pierwsze, na ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia, co potwierdzają kolejne pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Po drugie, na rozwoju nauki. Parametryzacja naszych jednostek naukowych potwierdziła ich wysoki poziom. Po trzecie, na poszerzaniu oferty dydaktycznej zarówno w zakresie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, co potwierdzają uruchamiane nowe kierunki i specjalności oraz dynamicznie rozwijająca się oferta Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego poza siedzibą prowadząca również w 9 punktach zamiejscowych dydaktykę. Po czwarte, nasza strategia opiera się na rozwoju współpracy międzynarodowej poprzez rozszerzanie realnych kontaktów naukowych w zakresie wspólnej realizacji oferty dydaktycznej, certyfikacji uznanych międzynarodowych ośrodków naukowych i szkoleniowych. Po piąte, na realizowaniu trzeciej misji uczelni poprzez bogatą ofertę warsztatów, wykładów otwartych, konferencji, międzynarodowych otwartych dni nauki, Uniwersytetu Dziecięcego Międzypokoleniowego, kongresów dla młodzieży, pracowni mentoringu zawodowego, cyklicznych spotkań i debat poruszających aktualne problemy lub dla uczczenia ważnych rocznic, na przykład stulecie niepodległości, comiesięcznie organizowane debaty Polskie Drogi do Niepodległości, czy Kongres Jeden Świat, Wiele Kultur, który obejmuje swoją tematykę
Polska w obliczu stulecia niepodległości. Po szóste, na zapewnieniu dobrych warunków do studiowania, w tym osób niepełnosprawnych. Miło mi poinformować, że w ramach konkursu Lodołamaczy 2018 po raz piąty zostaliśmy nagrodzeni. Kapituła konkursu regionu kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego przyznała naszej uczelni drugie miejsce w kategorii instytucja. Zdaniem kapituły działalność KPZU na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością stanowi wzór godny naśladowania. Wspomnę, że byliśmy już głównym i wojewódzkim ogólnopolskim laureatem tego konkursu. Szanowni Państwo, ubiegły rok akademicki obfitował w ważne dla nas wydarzenia. Był to rok pełen sukcesów, ale także wielu nowych wyzwań. W rankingu szkół wyższych perspektywy 2018 w kategorii uczelnie niepubliczne Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zajęła pierwsze miejsce w województwie i 19 w kraju wśród 250 uczelni. Zestawienie przygotowano na podstawie kryteriów takich jak prestiż, ekonomiczne losy absolwentów na rynku pracy, preferencje pracodawców, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii zadebiutował w prestiżowym 12 rankingu Wydziałów Prawa organizowanym pod patronatem Gazety Prawnej i zajął wysokie 8 miejsce w Polsce w kategorii uczelni niepubliczne. KPSW jest jedyną uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim, której jednostka naukowa Instytut Prawa w ostatniej ocenie parametrycznej uzyskała kategorię B. Pozostałe dwie jednostki, Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, uzyskały kategorię C. Należy nadmienić, że w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej jednostek naukowych poddaliśmy się po raz pierwszy. Zgodnie z Konstytucją dla Nauki, wdrażaną od tego roku, kształcenie na kierunkach ogólnoakademickich będzie możliwe tylko w dyscyplinach, które będą prowadziły badania i osiągną w nowej ocenie jednostek naukowych co najmniej kategorię B. Nasza uczelnia podejmuje wyzwania rozwoju badań i celem strategicznym będzie uzyskiwanie coraz wyższej oceny parametrycznej, aby móc zaliczać się do uczelni akademickich w myśl przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. KPSW w kolejny rok akademicki wkracza jako uczelnia prężnie rozwijająca się i rzetelna. Uczelnia o stabilnej pozycji, ciesząca się dobrą opinią i niezmiennie chętnie wybierana przez studentów. Świadectwem tego są satysfakcjonujące dane liczbowe. Obecnie w KPSW kształci się około 3000 studentów i słuchaczy, w tym cudzoziemcy, m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Armenii, Słowacji, a także z Chin. Nasi absolwenci to obecnie liczba ponad 22 tysięcy osób. W minionym roku łączna liczba nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych wynosiła blisko 400 osób, konkretnie 392 zatrudnione osoby. Kadra naukowo-dydaktyczna stanowiła ponad 300 nauczycieli, w tym 48 profesorów zwyczajnych i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 osób z tytułem doktora. Mimo trudnej sytuacji demograficznej i wysokiej emigracji cieszymy się z wyników rekrutacyjnych, które od 2 lat są na podobnym poziomie z tendencją wzrostową. Pozwala taki wynik patrzeć z realną nadzieją na przyszłość i stabilizację. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa obecnie kształci na 3 wydziałach. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych oraz Wydział Techniczny, na których łącznie w ofercie znajduje się 14 kierunków i poziomów studiów. Jednolite studia magisterskie, studia magisterskie drugiego stopnia, licencjackie i inżynierskie pierwszego stopnia. Kierunki studiów prowadzone są w obrębie ponad 100 specjalności. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy corocznie odnotowuje niezwykły dynamizm rozwojowy.
Obecnie centrum oferuje kształcenie na około 60 kierunkach, które realizowane są przez system ośrodków zamiejscowych, na który składa się propozycja 100 oferowanych kierunków w Polsce oraz około 30 kursów doskonalenia zawodowego w dostosowaniu do aktualnych przepisów prawa gospodarczego i społecznego. Ważnym aspektem rozwoju uczelni jest innowacyjne podejście do procesu kształcenia. KPSW realizuje program kształcenia równoległego, a także stwarza możliwość jednoczesnego uzyskania dwóch dyplomów, co szczególnie cenią sobie studenci pragnący szybkiego awansu zawodowego. Nasi studenci, absolwenci uzyskują nie tylko dobrą pracę, zajmują wysokie stanowiska, ale również stają się liderami społecznymi. Uczelnia posiada własne wydawnictwo. W swoim dorobku ma około 140 publikacji. Znaczącym jest fakt, że KPSW wydaje 3 periodyki naukowe, które notowane są w prestiżowych bibliograficzno-pełnotekstowych naukowych bazach dziedzinowych. Biblioteka Główna obecnie posiada ponad 54 tysiące druków zwartych, prawie 3 tysiące jednostek inwentarzowych druków ciągłych oraz ponad 32 tysiące licencjonowanych zbiorów elektronicznych. Biblioteka oferuje dostęp do około 60 dziedzinowych baz danych i repozytoriów z różnych obszarów nauki. Pragnę tutaj jeszcze podkreślić, że nie da się w tak krótkim czasie opowiedzieć o naszej działalności i naszej perspektywie rozwoju, ale warto powiedzieć, że corocznie nasi studenci otrzymują prestiżowe stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i w tym roku do tego grona dołączył Martin Brzeziński, student 5 roku na kierunku prawo. Chciałam również podkreślić wśród wielu inicjatyw, że Wydział Techniczny zainicjował forum geodezyjne we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Oddział Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. I była to inicjatywa konsolidująca działalność geodetów województwa kujawsko-pomorskiego. Życzymy dalszych tego typu pomysłów. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję całej społeczności akademickiej, pracownikom naukowo-dydaktycznym, kadrze administracyjnej i obsługi za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni, a studentom za ich współpracę, w szczególności samorządowi studenckiemu oraz za ich zaangażowanie w podnoszeniu swojej wiedzy, a także dbanie o dobre imię naszej Alma Mater. Nasza codzienna praca, utożsamianie się nie tylko z sukcesami, ale i z trudnościami, pozwala nam budować wspólne dobro uczelni. Wkraczamy w kolejny okres naszej historii. Akademickiej, naukowej podróży, dumni z dotychczasowych osiągnięć i świadomi stojących przed nami nowych wyzwań. Oby następny rok spełnił nasze oczekiwania i był pomyślny dla nas wszystkich. Drodzy studenci, u progu nowego roku akademickiego życzę Wam, abyście mieli odwagę realizować swoje marzenia. Niech Wasze ambicje będą źródłem wspólnych sukcesów naszej Alma Mater. Jako społeczność akademicka staramy się być ostoją kształtowania postaw moralnych i szacunku do drugiego człowieka. Budujemy fundament dialogu i tolerancji. Cieszy mnie fakt, że zaufaliście naszej uczelni, ponieważ razem możemy odkrywać nieznany świat, poznawać nowe obszary wiedzy i poszukiwać inspiracji do dobrej zmiany zarówno w swoim życiu, jak i w otoczeniu. Życzę Wam wszystkim, a w szczególności imatrykulowanym dzisiaj studentom pierwszego roku, abyście rozbudzali swoją wyobraźnię, tworząc tym samym inspirację do odważnego myślenia o przyszłości. Szanowni Państwo, rok akademicki 2018-2019 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy ogłaszam za rozpoczęty.
Quod felix faustum fortunantumque sit. Serdecznie dziękujemy jej magnificencji. Proszę Państwa o powstanie. Za chwilę wysłuchamy pieśni Gaudę Mater Polonia. Proszę zajęć miejsca. Serdecznie proszę pana prorektora, profesora nadzwyczajnego KPSW, doktora habilitowanego Janusza Kuttę o przyjęcie ślubowania studentów. Do immatrykulacji przystąpią osoby z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym. Wzywam przed oblicze Senatu do bezpośredniego uczestnictwa w immatrykulacji przedstawicieli pierwszego roku studentów studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia magisterskich Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Z kierunku prawo panią Paulinę Karpińską, administracja pierwszego stopnia panią Sylwię Jędraszek, administracji drugiego stopnia panią Darię Buchholz, z kierunku finanse i rachunkowość panią Dominikę Kałużną, z ekonomii pierwszego stopnia panią Agnieszkę Pufal, z kierunku pedagogika pierwszy stopień panią Natalię Kuleszę, z kierunku filologia panią Julię Sachowską, z kierunku geodezja i kartografia panią Wiktorię Alwin, z budownictwa panią Natalię Nowak, z informatyki pana Krzysztofa Cieplińskiego. Proszę Państwa o powstanie. Wszystkich studentów pierwszego roku
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zapraszam do wspólnego aktu ślubowania. Akt ślubowania. Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście dążyć do prawdy w służbie mądrości, zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności. Ślubuję. Przygotowując się do pracy dla dobra ojczyzny, dbać o godność studenta i dobre imię mojej uczelni. Ślubuję. Darzyć szacunkiem jej pracowników i studentów. Ślubuję. Przestrzegać przepisów obowiązujących w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dziękuję. Proszę jej magnificencję rektor o dokonanie immatrykulacji. Na pamiątkę uroczystego przyjęcia w poczet społeczności akademickiej pan prorektor wręczy studentom listy immatrykulacyjne. Proszę zająć miejsce. Szanowni studenci pierwszego roku, na mocy złożonego przed chwilą aktu ślubowania zostaliście przyjęci w poczet studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Wypełniając zatem w praktyce rotę złożonego ślubowania, dbajcie teraz, zawsze i wszędzie o autorytet swojej uczelni. Zapisujcie kolejne karty jej historii społecznie wartościowymi dokonaniami. Życzę wam bezproblemowego studenckiego startu, rychłej i pełnej identyfikacji z wybranym kierunkiem studiów oraz satysfakcji i dumy z naszej Alma Mater. Proszę chór o wykonanie radosnej pieśni studenckiej Gaudę Amus Igitur. Państwa proszę o powstanie. Nos habemit quo.
Dziękuję. Proszę zająć miejsce. Zapraszam przedstawiciela samorządu studenckiego, pana Daniela Olszewskiego. Proszę, Wysoki Senacie. Drogie koleżanki i koledzy studenci. Dzisiejszy dzień ma szczególny wymiar przede wszystkim dla nowo przyjętych studentów oraz całej społeczności akademickiej. Gratulując studentom pierwszego roku słusznego i powiem to z przekonaniem, doskonałego wyboru uczelni, wyrażam przekonanie, że z łatwością będziecie potrafili odnaleźć się w nowym środowisku, które przez najbliższe miesiące i lata stanie się waszą częścią życia. Nasza uczelnia, placówka o uznanej pozycji w świecie nauki, to doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, w skład którego wchodzi wspaniała kadra dydaktyczna, która do kolei składa się z wybitnych naukowców i praktyków o uznanej pozycji na całym świecie. Studia to czas, który od wielu pokoleń określany jest jako najwspanialszy okres w życiu młodego człowieka. Uczyjmy więc wszystko, aby po tych kilku latach słowa te także i dla was samych nabrały takiej właśnie wartości. Tu w murach Kujawskiej Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy czekają na was nowe doświadczenia, znajomości i wydarzenia, które będą miały wpływ na dalsze losy. Chciałbym zaprosić was do współpracy, byście stali się pełnoprawnymi uczestnikami podejmowania inicjatyw, byście kiedyś z dumą mogli powiedzieć, że jesteście absolwentami tej uczelni. Koleżanki i koledzy, jako studenci macie niepowtarzalną okazję, by rozwijać własne pasje i zainteresowania w studenckim ruchu naukowym. Aktualnie nasze uczelnie działają koła naukowe i sekcje sportowe. Zapraszam również do aktywnego działania w samorządzie studenckim. Niezwykle istotnym elementem działalności samorządu studenckiego, czyli wszystkich nas, jest współpraca z władzami uczelni. Pragnę w tym miejscu podziękować władzom Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy za konstruktywną, merytoryczną i wielowymiarową współpracę, której celem jest przede wszystkim wszystkich nasze dobro. Raz jeszcze w imieniu własnym, ale także wszystkich organów samorządu studenckiego i społeczności studenckiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy witam was bardzo ciepło w naszych progach uczelni. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to idealna okazja, aby wyróżnić osoby, które swoją pracą i postawą w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszej Alma Mater. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy srebrny medal za długoletnią służbę otrzymuje kanclerz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, pani magister Justyna Adamczyk. Drodzy Państwo, niestety z uwagi na protokół dekoracji medalem mogą dokonać tylko wskazane osoby z Urzędu Wojewódzkiego, to jest wojewoda lub wicewojewoda, które w dniu dzisiejszym z uwagi na obowiązki służbowe nie mogą uczestniczyć w uroczystości. Dlatego też dekoracja dokonana zostanie w późniejszym terminie. Proszę jej magnificencję rektor o wręczenie nagród rektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Nagrodę rektora za rok akademicki 2017-2018 otrzymuje profesor nadzwyczajny KPSW dr habilitowany Igor Zgoliński, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, dyrektor Instytutu Prawa za znaczące osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, działalność organizacyjną i kierownictwo Instytutem Prawa, które jako jedyna jednostka naukowa w sektorze uczelni niepublicznych w województwie w ostatniej ocenie parametrycznej otrzymało kategorię D. Nagrodę rektora za rok akademicki 2017-2018 otrzymuje profesor nadzwyczajny KPSW ksiądz dr Mariusz Kuciński za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej oraz efektywną współpracę z kierowanym przez niego Centrum Studiów Ratzingera.
Nagrodę rektora za rok akademicki 2017-2018 otrzymuje magister Andrzej Stobrawa, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy za szczególne zaangażowanie i wyróżniającą się działalność organizacyjną, innowacyjny i dynamiczny rozwój studiów podyplomowych. Szanowni Państwo, wyróżnienia za utworzenie punktów zamiejscowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Tychach i Lublinie otrzymują wykładowcy dr Anna Prokopiak oraz dr Krzysztof Fabian. Niestety z uwagi na obowiązki służbowe nie mogą uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Proszę jej magnificencję rektor o wręczenie medalu profesor nadzwyczajnej UEP dr habilitowanej Annie Matuszczak, która została odznaczona przez Senat KPSW medalem Sapientia Servientis. Niestety, z uwagi na obowiązki służbowe, nie mogła być obecna na dzisiejszej uroczystości. W jej imieniu medal odbierze profesor zwyczajny, dr habilitowany Andrzej Czyżewski. Profesor Andrzej Czyżewski odbierze także dedykowany jego osobie medal Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy za zaangażowanie w rozwój roczników ekonomicznych KPSW posiadających najwyższą punktację w skali naszej uczelni jako inicjator założenia periodyku i jego redaktor naczelny. Proszę jej magnificencję rektor o wręczenie medali Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej pani doktor inżynier Agnieszce Dereźnińskiej i panu inżynierowi Andrzejowi Rucowi. Pani doktor inżynier Agnieszka Dereźnińska otrzymuje medal za promotorstwo nagrodzonej pracy dyplomowej, a pan inżynier Andrzej Ruc za wyróżnione przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa jego pracy inżynierskiej pod tytułem Lokalizowanie defektów izolacji termicznej budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych za pomocą kamery termowizyjnej. Pan Andrzej Ruc jest absolwentem kierunku budownictwa na Wydziale Technicznym KPSW. W minionym roku akademickim 2017-2018 wiele osób wyróżniło się w swych działaniach naukowo-dydaktycznych oraz organizacyjnych prowadzonych dla wspólnego dobra naszej uczelni. Z uwagi na charakter tej uroczystości nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym wręczyć wszystkich wyróżnień. Uczynione to zostało na uroczystym posiedzeniu Senatu Uczelni. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratulujemy. Zgodnie z wieloletnią tradycją poproszę pana prorektora o wręczenie honorowych tytułów studenta roku 2017-2018 Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Wyczytane osoby proszę o wystąpienie. Honorowe tytuły otrzymują pani Katarzyna Mrówczyńska, studentka studiów drugiego stopnia na kierunku administracja, za bardzo wysokie oceny w nauce, średnia ocen 4,92, a także za wzorową, godną naśladowania postawę. Pani Kinga Pawlus-Czubak, studentka trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska, za bardzo wysokie oceny w nauce, średnia ocen 4,98, a także za wzorową, godną naśladowania postawę. Pani Monika Wierzywińska, studentka trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, za bardzo wysokie oceny w nauce, średnia ocen 4,95, a także za wzorową, godną naśladowania postawę. Oraz pani Karolina Michalak, studentka drugiego roku studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, za bardzo wysokie oceny w nauce, średnia ocen 4,77, a także za wzorową, godną naśladowania postawę.
Proszę pana prezydenta o wręczenie stypendiów prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej na rok akademicki 2018-2019 ze środków własnych uczelni. Wyróżnienia otrzymują nowo przyjęci studenci pierwszego roku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na świadectwie dojrzałości. Stypendia w wysokości 25% czesnego otrzymują pani Paulina Karpińska na kierunku prawa, pan Filip Jakubczyk na kierunku filologia angielska oraz pani Natalia Nowak na kierunku budownictwo. Stypendia sportowe w wysokości 100% czesnego w roku akademickim 2018-2019 otrzymują studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Wyróżnione osoby to pan Hubert Mazur z Astorii Bydgoszcz oraz pan Martin Brzeziński z Zawiszy Bydgoszcz. Za pana Martina Brzezińskiego stypendium odbierze Zdzisław Ruczyński. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy panu prezydentowi. Stypendia prezydenta w wysokości 100% czesnego w roku akademickim 2017-2018 otrzymują trzej stypendyści programu stypendialno-edukacyjnego STEP i są to Siergiej Suchodolski, Siergiej Tonsin oraz Roman Osipow, którzy swoje stypendia odbiorą w terminie późniejszym. Szanowni Państwo, serdecznie proszę o zabranie głosu przez jej magnificencję rektor. Jest także szczególny z uwagi na fakt, iż jubileusz 55-lecia działalności zawodowej, naukowej i społecznej obchodzi pan profesor Janusz Kutta, prorektor KPSW. Zanim złożymy mu stosowne gratulacje, poproszę dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii profesora Igora Zgolińskiego o przedstawienie sylwetki jubilata. Magnificencjo, pani rektor, panie prezydencie, dostojny jubilacie, wysoki senacie, szanowni państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt i honor, że mogę przedstawić sylwetkę jubilata dostojnego pana profesora doktora habilitowanego Janusza Kutty. Pana profesora poznałem w 2011 roku, gdy zawitał w mury naszej uczelni. Muszę państwu powiedzieć, że od razu wydał mi się człowiekiem mądrym, uczciwym i z ogromną charyzmą. Obecnie, kiedy przygotowywałem swoje wystąpienie, stanąłem i zrozumiałem, że jestem przed trudnym zadaniem. Nawet karkołomnym powiedziałbym, bo jak tu w kilku słowach zmieścić tak bogaty dorobek zawodowy i naukowy pana profesora. Nie da się tego ująć w sposób krótki, ale postanowiłem, że zrobię to syntetycznie, ujmując najważniejsze momenty w czasie tejże ścieżki zawodowej pana profesora. Otóż pan profesor Janusz Kutta jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym naszej uczelni. Jest absolwentem trzeciego liceum ogólnokształcącego w Toruniu oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów pan profesor związał się ze szkolnictwem średnim na Kujawach. To jest zresztą przykład patrioty lokalnego. Zawaham się użyć tego słowa, ponieważ przez Toruń wędrował aż do Inowrocławia, a następnie od wielu, wielu lat jest bydgoszczaninem. Doktorat uzyskał w 1979 roku w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy Separatyzm i dzielnicowość w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1026. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem pana profesora doktora habilitowanego Mariana Wojciechowskiego.
Stopień naukowy doktora habilitowanego w nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2003 roku, a temat jego pracy do sprawy habilitacyjnej brzmiał II Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939. Pana profesora bydgoszczanie znają powszechnie, przede wszystkim jako długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, którym kierował od 1982 roku aż do roku 2003. Po przejściu na emeryturę podjął pracę początkowo w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Inowrocławiu, następnie w Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy i tak jak wspomniałem na wstępie, w 2011 roku zawitał w mury naszej uczelni, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Od 1 października 2011 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, objął od razu kierownictwo Zakładu Nauk Prawnoustrojowych i Historyczno-Prawnych na ówczesnym Wydziale Prawa i Administracji, tak brzmiała nazwa tego wydziału. W kolejnym okresie, to jest 1 grudnia 2011 roku do 9 stycznia 2012 roku, piastował funkcję pełniącego obowiązki prodziekana Wydziału Pedagogicznego, a od 9 stycznia 2012 roku do września tegoż roku powołany został na stanowisko prodziekana Wydziału Pedagogicznego. Z kolei od 1 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku pełnił funkcję pełnomocnika rektora do spraw nauki i rozwoju, a od stycznia 2013 roku po dziś dzień piastuje stanowisko prorektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i od 1 października 2013 roku powołany został na przewodniczącego Rady Bibliotecznej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Natomiast od 17 listopada 2014 roku objął również stanowisko kierownika Katedry Nauk Społecznych, Politycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, które również pełni do dziś. Jeżeli chodzi o pracę naukową pana profesora Janusza Kutty w ramach kierowanego przeze mnie wydziału, to muszę powiedzieć, że wypromował już ponad 100 magistrów i to zarówno na kierunku prawo, jak i na kierunku administracja. Zajęcia dydaktyczne, które pan profesor prowadzi, cieszą się bardzo dużą frekwencją wobec studentów, sprawiają, że corocznie jego promotorska lista jest coraz dłuższa. Jeśli chodzi o dorobek naukowy, to miałem przyjemność niedawno omawiać go na Radzie Wydziału. Jest to jeden z wybijających się nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Dorobek jego zamyka się w niemal kilkuset pozycjach naukowych. Wymienię tylko najważniejsze pośród nich, a mianowicie kilkanaście monografii naukowych, m.in. Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1945, Miasto i Ogród, z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy, Prezydenci Miasta Bydgoszczy 1920-1931, Historia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy 1945-2010, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939, czy Policja w Polsce Odrodzonej, Wielkopolska i Pomorze 1918-1922. Profesor Janusz Kutta jest także redaktorem licznych innych opracowań naukowych, autorem rozdziałów w monografiach naukowych. Wymienię tutaj na przykład słowo o Henryku Sienkiewiczu w pracy pod redakcją pana Derendy, Regionalizm Polski, 25 lat po transformacji, jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa, 10. Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014. Człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa i Chrześcijańska Inspiracja w Działalności, pod redakcją pana Małachowskiego w Bydgoskich Duszpasterstwa Akademickie 1964-2014. Jako uznany, zasłużony badacz regionu, pan profesor jest również autorem wielu opracowań poświęconych Bydgoszczy. Wśród nich wymienię kalendarium Kościół Katolicki w Bydgoszczy, obszerne rozdziały w historii Bydgoszczy, tom drugi, zarówno część pierwsza, jak i część druga, także tom trzeci, opracowania bibliofilskie, honorowi obywatele Bydgoszczy 1920-1939
i Moje Miasto 1996. Jest redaktorem, współautorem i autorem kilkuset haseł zamieszczonych w bydgoskim słowniku bibliograficznym. Dokonał też opracowania i to dzięki jego właśnie staraniom w różnych publikacjach słownikowych opublikowanych zostało wiele sylwetek zasłużonych bydgoszczan. Między innymi Mariana Rejewskiego, księdza Tadeusza Skarbka-Malczewskiego, Kazimierza Pasenkiewicza, Idzi Świtały, Bernarda Śliwińskiego, czy też Leona Barciszewskiego. Profesor Janusz Kutta w swojej karierze naukowej wygłosił też kilkaset referatów. Sam wielokrotnie występował w roli prelegenta tu na tej sali w ramach Kongresu Naukowego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Jeden Świat, Wiele Kultur, która już od 9 lat odbywa się w naszej uczelni wspólnie w kooperacji z Fundacją Watykańską Józef Ratzinger, Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszcz. Udział jubilata w tym przedsięwzięciu, które na stałe wpisało się w międzynarodowe kalendarium wydarzeń naukowych, nie ogranicza się rzecz jasna tylko do pracy w komitetach naukowych, ale corocznie wygłasza, a uczestnicy tego kongresu mają przyjemność wysłuchać ciekawych prelekcji Janusza Kutty. Podkreślam to nie bez kozery, bowiem jest wybitnym mówcą, jak powszechnie zauważa się, jest znakomitym erudytą. Nie dziwi też z tego względu fakt, że był finalistą konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Profesor Janusz Kutta współpracuje z szeregiem instytucji, organizacji, m.in. Bydgoskim Towarzystwem Naukowym, Toruńskim Towarzystwem Naukowym, Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, czy Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Dostojny jubilat jako uznany naukowiec uczestniczy też w pracach licznych zespołów eksperckich, m.in. zespół ekspertów do badań w zakresie dziejów adwokatury Pomorza i Wielkopolski powołany przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, zespół konsultorów w kapitule nagrody laur Andrzeja Szwalbego powołanego przez prezydenta miasta Bydgoszczy od 2002 roku, zespół ekspertów do badań dziejów miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od roku 2003. Często występuje także w roli eksperta w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Od lat jest czynnym prelegentem i członkiem Rady Programowej w organizowanym corocznie Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem księdza biskupa doktora Jana Tyrawy, ordynariusza diecezji bydgoskiej. Dorobek naukowy profesora doceniły liczne instytucje, nagradzając go następującymi odznaczeniami. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Archiwistyki, Odznaka za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Medal Kazimierza Wielkiego za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Medal Stolema, Medale Rady Ochrony Pamięci i Męczennictwa, były to medale Złoty, Srebrny i Brązowy, Odznaka Adwokatura Zasłużonym, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal Prezydenta Bydgoszczy, Medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego. W uznaniu zasług Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przyznał panu profesorowi honorowe wyróżnienie Benemeritus. Profesor Janusz Kutta jest znakomitym mówcą. Raz jeszcze to podkreślę, będziecie Państwo mieli przyjemność za chwilę wysłuchać wykładu inaugurującego pana profesora, ale zanim to nastąpi, ze swej strony pozwolę sobie również w imieniu całego wydziału, panie profesorze, złożyć serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy naukowej. Wszystkiego dobrego. Dostojny jubilacie, swoją szlachetną postawą, mądrością naukową oraz życiową zaskarbił Pan sobie wielki szacunek i uznanie. Dla środowiska akademickiego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy jest Pan nieocenionym mentorem. Pańska droga życiowa i osiągnięcia na różnych polach działalności budzą podziw. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o Panu jako niedościgłym wzorze wybitnego mówcy, który nie tylko słynie ze znakomitych wystąpień, ale też w swoich licznych publikacjach i wykładach uczy tej sztuki innych. Podczas wspólnych lat spędzonych w naszej uczelni mieliśmy okazję poznać Pana profesora jako osobę niezwykle serdeczną, życzliwą i ciepłą. Bardzo za to dziękuję. Z okazji jubileuszu, a także zbliżającej się 80. rocznicy urodzin, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności,
oraz dalszych sukcesów na niwie naukowo-dydaktycznej. Proszę również życzliwością przyjąć przygotowane dla pana profesora specjalne wydanie periodyku Studia zakresu nauk prawno-ustrojowych Mistera Nella, dedykowane jako księga pamiątkowa poświęcona życiu, działalności naukowej i społecznej profesora Janusza Kurty. Ad multos annos.